Cześć życzę moi drodzy Wikingowie, witam was w kolejnym odcinku. Oczywiście z Valheima. Nie wiecie co, wczytywałem się w wasze komentarze. Pierwszy komentarz, do którego chciałem uderzyć, to był komentarz od Acera odnośnie krokwi. Tak, chodziło ci nie o zastrzały, a o krokwie. Tak jest, podczas budowania. Jak najbardziej rozumiem. Krokwie to są to, jakby ktoś nie wiedział, wiecie o co chodzi: przy budowie dachu. Ale ja Ci jeszcze wytłumaczę jedną rzecz. Oczywiście zrobiłem to, co powiedziałeś, tak? Że jeśli zrobię mm, krokwie w ten sposób, to będę mógł się pozbyć tych właśnie słupów, które tutaj stały, tak? Oczywiście dach mi się już nie sypie, jak najbardziej estetycznie wygląda to lepiej. Ale coś Ci jeszcze powiem odnośnie właśnie tej integralności. Bo. Myślałem, że coś się nieco zmieniło w kwestii, wiecie, dodania tych belek mm, skośnych i właściwie nie zmieniło się nic. E tak wygląda, jeśli byście postawili właśnie robiąc krokwie, tak? Że już ten element jest czerwony, i tam wam się już zacznie dach sypać, jeśli na tym zrobicie. A w ten sposób budując, no to tu jeszcze mamy żółto. I mało tego, jest to wyższy budynek w tym momencie, jeśli chodzi o tą integralność, bo to jeszcze wytłumaczę. Wiadomo, najbardziej stabilnymi elementami są elementy totalnie idące kurczę pionowo do góry, tak? Poziomy są najsłabsze, a teraz, jak dodali właśnie te skośne, one są pomiędzy tym. Jakby pomiędzy tym wszystkim. I z tą integralnością, ja to jeszcze raz powtórzę, chodzi o to, jak najkrótszą drogę musi przebyć ten element aż do elementu fundamentowego, czyli niebieskiego. Tak. I używając właśnie takich elementów, jak ja bym chciał zrobić wyższą chatę niż to, co tutaj zrobiłem przy tym długim domu, no to już niestety musiałbym zastosować opcję słupów, a nie krokwi. Ponieważ te krokwie by tego nie wytrzymały. Widzicie, one w tym momencie już są żółte. Jak ja bym to na przykład pociągnął jeszcze do góry, to następna już prawdopodobnie będzie czerwona. I to, jakby był właściwie koniec, już nawet nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić na tym dach żeby mi się to po prostu nie zaczęło sypać. Ale jak najbardziej, acz oczywiście pomysł z krokwiami jest bardzo fajny, bardzo mi się to podoba. Mm, I tak poprawiłem, poprawiłem tutaj, bo wiem, że to źle wychodziło. Tak nie od x tylko schodziło, schodziło po prostu niżej. I właśnie zastanawiam się, czy tutaj a, to jest jakaś zmyła optyczna. Zmyła optyczna, bo myślałem, że to krzywo idzie w stosunku do całej reszty, ale jest zdecydowanie OK. I tutaj zastosowałem krokwie, ale z tych twardych, twardych belek. No, wygląda to nieco lepiej, chociaż teraz, jak tak na to patrzę, zastanawiam się, dlaczego raz, dwa, trzy, czy to jest czwarty element? Raz, dwa, trzy, cztery. No, i tu już jest piąty element. No, niestety, niestety tak to wygląda. Tylko czekajcie, bo nie wiem dlaczego. Dlaczego mi to tak dziwnie wychodzi? Aha, dobra, już wiem dlaczego mi to tak wychodzi, ponieważ tutaj zaczynałem od X a tu tego Xa nie mam. Właściwie kurczę, no mogliby zrobić. Wiecie co, mogliby zrobić. Mogliby zrobić też te Xy, te krzyże z drewnianych, właśnie z tych belek. Z belek skłody. Byłoby to. Ja wiem, fajnie by to wyglądało, jakby się budowało cały budynek właśnie z tych belek. To by było całkiem spoko. Dobrze, moi drodzy, tak, tak jak mówię, usunąłem, usunąłem te belki, faktycznie wygląda to lepiej. Nieco uprzątnąłem już tu tego baj sobie postawiłem dwie skrzyneczki właśnie na żarcie. No tak, mamy tutaj cały mój kociołek, całą moją kuchnię, tak na dobrą sprawę palenisko jest, więc myślę, że tu jest dobre miejsce na to, żeby te skrzyneczki stały. Jeszcze się muszę zastanowić, co z tym zrobić, ale to chyba będę musiał... <śmianowiczne> po prostu wywalić, bo to jest krab niepotrzebny. Wyro na razie zostaje gdzie zostaje. Ja tutaj będę jeszcze musiał przenieść tak w ogóle całą kuźnię. No tych skrzynek też się stąd muszę pozbyć, bo ja wam mówiłem wcześniej o właśnie piec. Piec też muszę stąd zabrać. Ja nie chcę, żeby ten piec stał tu. On będzie stał sobie w kuchni. I w tym miejscu właśnie tron będzie zlikwidowany. I tutaj sobie zrobię jeszcze. Nie wiem, może ze dwie cele się zmieszczą. Wydaje mi się, że tak. Tutaj będą zniewolone, zniewolone szarły. Jeszcze brutala właśnie też dobrze byłoby zniewolić, żeby sobie tu siedział. Czarnoksiężnika chyba się nie da. Więc dobra. No, takie będą na razie połowiczne lochy. I tutaj w ogóle chyba się pozbędę tych drzwi. Chociaż może nie do końca. Drzwi bym zostawił. Ja mam przy sobie żelazo. Nie, ja nie mam przy sobie żelaza i ja bym na przykład. O, tak, żelazną bramę. Ja bym tutaj wstawił żelazną bramę. Proszę bardzo, to będzie magazyn, więzienie, jakby w jednym. Myślę, że tak. Zaraz sobie zresztą to zrobimy. Ja to zamknę i wybierzemy się na równiny, bo ja całkowicie zapomniałem o, o moich loksiakach. Przecież, przecież moje loksiaki tam sobie siedzą. Ja nie wiem, co tam się dzieje. A muszę w ogóle zobaczyć, co tam się dzieje z tą moją trzutką. Tak, ja, tak na dobrą sprawę, ja bym jest to mógł ściągnąć, jakby na to nie patrzeć. No, wiecie, co to? To będzie trochę roboty, to na pewno, bo ja będę musiał yy, na siodle, nie yy, po prostu na nim, na grzbiecie przyjechać. Tutaj to będzie trochę roboty i ja myślę, że ja to zrobię. Wiecie. Ja myślę, że to jest fajna, fajna opcja. Zrobimy sobie taką farmę. Zresztą ja mówiłem tak, to będę burzył, to na pewno. To zostanie w ogóle przeniesione. Dziki tu nie będą siedziały, Ja to. Bo tu jest plan zagospodarowania całkowicie inny. Oczywiście te piece, to wszystko też stąd zniknie. Ja myślałem, żeby może. Hmm, ule, nie wiem, przestawię tutaj pod drzewo, bo będą się ładnie komponowały z tym dębem, bo ja bym go tu zostawił, eee, a tu może całe te tereny jeszcze, nie wiem, tam aż po las może, otoczę palisadą, jakoś to wyrównam i tu bym zrobił zagrody dla zwierzaków. Nieco, nieco dalej. Taki, taki chytry plan mnie po prostu naszedł, wiecie, że ja chyba tak to zrobię. Że tak do tego uderzę. Eee, właśnie, jeszcze jedna sprawa, pisaliście mi na temat Monsteronomicona żebym zrobił poradnik jak się go instaluje i tak dalej. Wiecie co, ja na razie tego poradnika nie będę robił, bo coś z Monsteronomiconem jest nie tak. Co jest nie tak? Wiecie co, ja go, ja go wgrałem. Ja wgrałem wszystkie elementy jakie tam są potrzebne. Tam trochę jest z tym roboty, na szczęście nic nie trzeba konfigurować jako tako, ale nie dodaje mi wszystkich mobków. I próbowałem to w kilku wersjach. Próbowałem na czystym Bepinie, po prostu samego Monsternomikona, tam oczywiście z wszystkimi, z wszystkimi wymaganymi elementami i jest, jest problem, tam jakiś problem się pojawia, ja go muszę, muszę jeszcze rozgryźć, wiecie, bo to, no, faktycznie, jakby nie patrzeć, internety cierpią na ogromny brak poradnika właśnie w kwestii instalacji tych modów, i to powiedziałbym nawet bardzo. Ja wiem, że to, to jest jakby nisza dla mnie, ja bym mógł przyatakować i tak dalej. Tylko wiecie co, no ja nie chcę, nie chcę wam wrzucać jakiegoś niekompetentnego poradnika tylko wyłącznie ze względu na, wiecie, wyświetlenia i tak dalej. No. Sorry, no nie tędy droga. Ja czegoś takiego nie robię, ja czegoś takiego nie lubię. Jak już mam wam zrobić poradnik, no to ma być poradnik. Y Klarowny, sensowny, i tak, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, i żeby to przede wszystkim działało. Umówmy się, tak. To. O, jeszcze sobie zażarłem podjąka. Umówmy się, że jednak nie będziemy odstawiali hautury, bo ja tego bardzo nie lubię i nawet nie mam zamiaru w coś takiego się bawić. Co tam jest? Aha, tam mi malinki mrugają, ale ja je mogę zebrać. Bo widzę, że moje eloksiaki tutaj. Aha, bo ja mam młotek włączony. O, ty jesteś nowym Loksem, tak? Nie, ty jesteś Loki. Loki, co ty w ogóle robisz? Loki, dlaczego ty jesteś ranny? Ty znowu się pewnie... Yy, ty znowu się gryzłeś z... z kurczę, z komarami. Weź stary, diabni coś. No właśnie. Stary, kąsznij coś. Ale wydawało mi się, że widziałem tu... O, jest. Przecież, mały loksiak. Super. A, czekajcie, bo ja pozbieram zaraz maliny. To sobie automatyczne zbieranie wyłączę. Tu jest Hela. Jest Loki, tu jest Tor. No, Thor jest osiodłany, spoko. A pytanie moje. Szkakijcie, bo ja to wszystko otoczyłem palisadą. Tak, żeby one mi nie zwiewały, gdzie jest tyr. Przepraszam bardzo, ja się pytam, gdzie jest tyr. Halo. No, hello, stary. Nie wiem, jak ty tu w ogóle. Co tu się odbyło w tym momencie? Czekajcie, bo mi się kaszanka kończy. Co tu się w tym momencie odbyło low, nie? Wiesz co, stary Tyr, ty chyba pójdziesz na poświęcenie. Widzę, że ty się do dołu ofiarnego już po prostu sam wpakowałeś. A mięsko z Loksa tak swoją drogą, dlaczego by nie? O, panie, nawet z tego noża musiałem parę razy przykoksić. Dobra, teraz to mogę zbieranie. Co mi to tam wyskoczyło? Hyrian Boots? O, tego nie widziałem. O, jakaś ciekawa recepta. Muszę zobaczyć, czekajcie. Jasne, że muszę wyjść w ogóle. Hello. Hmm. Dobra, na razie. Hmm, hmm. Czekajcie, na razie mam standardowo moją trójkę loksów plus. E, plus małego loksiaka. Ok, i ja ogólnie tak to, co, to, co powiedziałem, ja bym je chciał ściągnąć. Mm, ściągnąć do siebie. Ja to zrobię, bo ja tu mam portal, więc będzie spoko, To będzie jakby droga. Y, w, kurczę w jedną stronę, tak? Tam pojadę, później wrócę się, z razem z siodłem i tak dalej, więc to będzie do ogarnięcia. Oczywiście nie będę tego robił teraz, bo to będzie zajmowało e, hiper dużo czasu. Aha, tu nordyckie maliny były. Dlaczego ja je zebrałem? Halo? Trzymaj, synek. Byś głodny nie był. Ja tu chyba coś jeszcze po skrzyniach mam pochowane? Mi się wydawało. Co ja tu miałem? Aha, krzemień. Dobra, krzemień sobie tu może leżeć, bo jest jakby... Dla mnie póki co jest useless. Totalnie. Dobra, ja rozsadzę jeszcze co miałem rozsadzić, i wracamy chyba do mojego długiego domu. I planowania przestrzennego, oczywiście. Jęczmień, tak jest. Jęczmień, my chcemy jęczmień. My chcemy jęczmień, my chcemy nawet dużo jęczmienia, bym powiedział. Ze względu na co? Na chlebek, no i oczywiście na pasztyciki z loksa. Ile mi tego mięsa wypadło? Cztery mięsiwka. No, to ja bym już mógł zrobić ciasto na paszteciki z Loksa. to jest plan. Ile ja mam tego jęczmienia? Upa, jęczmienia ci u nas po sam sufit. Dobra. Jest dostatnio. Stary już naprawdę nie ma się gdzie wpakować. Loki, ja wiem, że ty jesteś yy, przewrotny wariat i tak dalej, ale. Dobra, idź mi stąd. Nie depcz mi tutaj. Hmm, ile mi tego lnu bym miał chyba dość na razie z tego co widzę i tak mam strasznie dużo tych nici hmm, tak czy siak już narobionych więc na razie tego nie potrzebuję więc myślę że sobie rozsadzimy bardziej ten, e, ten jęczmień bo jedzonko jednak jest e, ważniejsze czekaj zmieszczę tu jeszcze jedno a spokojnie raz ra, zmieszczę Hmm, Chwila, moment, ja to muszę zrobić jeszcze inaczej. Ja to muszę trochę powiększyć. O, tak sobie to zrobimy. Daj mi ten jęczmień chłopie. Fajnie, będzie chleba z tego. A, aż mi się zniszczyła. ta. Grabki mi się zniszczyły. No, może dlatego, że nie są ulepszone. Ale dobra. Wy, tu, moje kochane małpiszonki, wy się tu rozmnażajcie. Gdzie jest. Aha, dobra, tam jest hela. Myślałem, że znowu jakiś uciekinier. Dobra, pogłaszczemy. Loki był już pogłaskany. A ty młody rośni i hele też musimy pogłaskać. A znowu tam maliny zgarnąłem, tak? Tara, co ty tutaj robisz? Weźcie się tam, bujajcie, rozmnażajcie i tak dalej. Chociaż też może nie do końca, bo jak ja was będę przenosił, to dobrze by było, żeby ten cielak dorosnął. Bo przecież ja go jakby w żaden sposób nie, nie ogarnę. Czekajcie, jaką się kończy. Dobra. I ja bym chętnie zobaczył, co mi to za recepturki nowe wpadły. Tak jest, bo tam widziałem jakieś butki i coś. Na najwidoczniej, z, do których potrzebne są. Do których potrzebna jest skóra Loksa. Wiecie co, tego jakby. To, by, to jakby umknęło moje uwadze. Muszę na to spojrzeć. Rozumiem, że to będzie tutaj. W warsztacie partnerskim. co to było? To było, to było, jak to się nazywało? Nie, to są wszystko ulepszone elementy. To nie, nie, nie. Czekajcie, pancerze barbarzyńcy też nie za bardzo. O, to właśnie, co to jest? Iran Code czarnego metalu ze skóry i z linianych nici. To jest dla ucznika jakiś zestaw. 22 pancerza, no spoko, co to jest? Dodaję dymę obrażeń na każdą. Aha, na każdą. E każdego pieniądza, na każdą monetę, którą mamy przy sobie. Maksymalnie do 20%. Hmm. Czurde. Aha, i każdy atak. Whenever you attack one coin. Aha, i jeszcze konsumuję każdą. jedną. Może jedną monetę za każdy atak? No kurde, spoko. Jak to w ogóle wygląda? No, powiem wam nawet całkiem ciekawie. Jak mi będzie nadbywało czarnego metalu, to myślę, że sobie to zrobię, bo to dość śmiesznie tak wygląda. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Ale dobra, tyle w temacie. Ja się chciałem co? Ja się chciałem naprawić. Ja chciałem się naprawić. Eee, nocka mi tu idzie. Tak jest. Znaczy, 17. to już chyba czas zimowy. Zrzemnimy się nieco. Co ja to jeszcze... Czekajcie, równiny będą ogarnięte. Tak jak mówię, ja, ja zrobię... Ja zrobię wielką migrację loksów. Ale ja loksom muszę przygotować przede wszystkim jakiś... kurcze, jakiś sensowny... Sensowną zagrodę. Bo ja ich nie mogę zostawić tak jak dzików czy wilków za płotkiem, bo one mi to po prostu rozpiszczą Rozpiszą w drobny mak. już samymi, yy, samymi kurczę przechadzkami, i tak dalej, swoim jakimś tam ocieraniem się, czy przez, przeskoczeniem przez coś. A, czekajcie, tak, ja tego tu chyba nie zabuduję. Aha, tu mi to pochodnia nieco przeszkadza, czy ja się tu wkomponuję w ogóle. Yy, I tak jak mówię, ostatecznie, jeśli chodzi o te loksy, to muszę im zrobić z yy, palisady. O, weszło, dobra. Muszę im zrobić z palisady konkretną zagrodę i przynajmniej takiej wielkości, jak zrobiłem im na równinach. One muszą mieć dużo miejsca, żeby się mogły przechadzać, bo jak są zbite w, w ciasnym, no to one zaczynają wszystko niszczyć. One zaczynają. O, zresztą, czekajcie. One zaczynają wszystko niszczyć. Tego się podwiedziemy. Eee, one zaczynają wszystko, wszystko niszczyć samym przemieszczaniem się. Lekko jak przeskoczą tam na teksturze czy coś takiego, one wszystko uszkadzają, więc to jest jakby trochę bez sensu, nie? A swoją drogą, wiecie co byłoby spoko? Jakby oswojone zwierzaki nie mogły uszkadzać waszych struktur. Teraz o tym pomyślałem. Jak devowie stworzyli, stworzyli zestaw... Tego, znaczy zestaw, stworzyli nóż rzeźniczy, tak? Że tylko on może zadawać obrażenia zwierzakom. Okej, okay, fajnie, ale mogłoby to też działać w drugą stronę, że wasze zwierzaki nie mogą niszczyć waszych budowli. I to byłoby ekstra. Choćby z tego powodu, że jeśli, kurczę, tutaj koło wilków pojawi się jakiś, jakieś, nie wiem, szarzeł czy cokolwiek innego, no to one mi tę palisadę przewrócą, i one wyjdą w końcu, przeżrą to. Tak samo raz miałem tak, że dzik ganiał i non stop atakował mi płot. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, to był jakiś zbzikowany dzik, ale no niestety tak było. No i to było trochę słabe, nie? Bo jednak wolałbym, żeby te zwierzaki były tam, kurczę, gdzie je jakby zamykam, tak? Gdzie im się robi zagrodę. No i też byłoby to fajne akurat przy okazji loksów. Bo nie rozpieprzyłyby wam, nie rozpieprzą całego... Nie rozpieprzą całego, całego ogrodzenia, całego tego, całej tej swojej zagrody. Więc myślę, że to byłaby, to byłaby naprawdę fajna sprawa. Nie wiem, może nad tym pomyślą, czy coś. Zobaczymy. Eee, czekajcie, dobra. Teraz widzę, że tak, tu jest jakiś brak symetrii. Tu jest ok, tu jest ok, a cz dlaczego tutaj mi się to nie przebija? Aha, bo tutaj to chyba wchodzi w ścianę. To pewnie dlatego. Hmm, aha, a z drugiej strony przecież tak, to jest niedokończone. Dobra. Eee, ja myślałem na czy... O, a co to jest? Przepraszam bardzo, ale to, to nie ma prawa tutaj istnieć Halo. No, od razu lepiej się czuję. Mm, co ja chciałem zrobić? Tak, ja chciałem się. Ja się, ja chciałem przenosić kuźnie. Ja chciałem przenosić kuźnie. Ja chciałem przenosić warsztat płatnerski. I teraz pytanie. Bardzo ważne pytanie. Gdzie ja go wstawię? Czy ja to wstawię tutaj? Czy ja, to, czy ja tutaj sobie zrobię jakoś. Mm, w sumie miałoby to sens, żeby to zrobić tutaj. Bo ja, jeśli ja chcę zrobić właśnie, jeśli ja chcę zrobić tutaj magazyn, tak jest, ja chcę zrobić tutaj magazyn. Bierzemy piec. Od razu. Wziąłem wszystko. Nie, Dlaczego tego nie wziąłem? Co, już jestem pełny? A niby dlaczego? Co, co to? W... Nie, no nie jestem przecież pełny. A nie, a bo tu 15 żelazaż na piec było. Kurde. panie, to nawet nie wiedziałem. Dobra, wyrzućmy na razie to drewienko. I ten piecyk sobie postawimy... Myślę właśnie, że tutaj, w okolicy... Oh. Hmm... Gdzie ty byś mi pasował, panie piecyk? Jak teraz tak na ciebie patrzę. Hmm. Piecyk, piecyk, piecyk... Gdzie ty mi spasujesz? Tak trochę wy... A, widzicie, właśnie... Teraz mi się coś pomyślało. Przecież, jak ja zacznę w piecu, yy, w piecu coś robić, to z niego się zacznie dymić. I zacznie się dym. Więc, może byśmy piecyk wstawili tutaj. Jak Już w końcu tu jest cała ta. Yy, całe, ten, całe, całe to pale nisko. W tą stronę? Myślę, że nie. W tą stronę. Ja bym cię tu jakoś przypasował. Panie piecyku. Myślę, że tak, że to będzie spoko. Właśnie, czekajcie, ja się miałem popatrzeć, bo ja mam mięso z loksów. Zupa, suszone mięso, nie. Gulasz z rzepy. Kurde, ryby bym powinien jeszcze zacząć łowić. Ja się muszę do Haldora przejść po, po wędkę. już tak swoją drogą. Aż dziwne, że nie można samemu wędki robić, no ale mniejsza z tym. Eee, dlaczego ja nie mogę zrobić ciasto na chleb? Brzęczki, brzęczki, brzęczki są z mięso, a chyba, że ja muszę usmażyć. Usmażyć mięso z loksa. Wydaje mi się, że tak, dobra, skorzystajmy chociaż z mojego żelaznego stanowiska. Kurde, fajnie te szynki z Loksów wyglądają, wam powiem. E, dobra, niech nam się to upiecze. I co? Czekajcie, dobra, piecyk sobie zostawimy tu. Jeśli się będzie kopciło, no to się to powinno ogarnąć. W razie czego jeszcze przebuduję ten komin albo go dźwignę? Właśnie zastanawiam się, co będzie lepszą, lepszą, lepszą opcją, bo jakby nie sprawdzałem kwestii wentylacyjnych, nie? Jak to działa. Dobra, ale to byśmy mieli ok. Ja się muszę tego cholerstwa stąd pozbyć. O, dobrze byłoby zrobić sprzęt do niszczenia tego, czego się nie potrzebuje, tak? Ten dezintegrator, czy jakby tam było. Się już upiekłeś? Nie. Aha, jeszcze szynkę, szynkę z wilka tam dorzuciłem. No spoko. Nie, jeszcze nie. Jeszcze się żyneczki pieką. Chyba te z się nawet piekły trochę dłużej. Cię wydaje, dobra, to sobie tu dorzucimy. O, dobrze. Teraz się upiekły. No spoko. Pieczone mięso z loksa. Fajnie. To nie zmienia faktu. Tu jest przecież. Jest, ale ja to skiepściłem. Teraz to dopiero zauważyłem. Ja myślałem, że to jest jakaś brzęczka czy coś w tym stylu, nie? Aha, dobra. No i nic. Będę się jeszcze musiał z tym wstrzymać. Wieczone mięso z loksa: 70 do 40. No w sumie spoko. No dlaczego by nie? Nawet się zużyję. Tu sobie to wrzucę. Mmm. Czekaj, tak, ty skrzynka idziesz stąd, wypad. Ty mi tu w ogóle kompletnie nie pasujesz do tego wszystkiego. Ty robisz wyjazd. Ja tu jakąś chyba sypialnię zrobię mniej więcej w tym miejscu. O, właściwie tak, jakąś taką sypialnię, tam jakieś stoły się wstawi i tak dalej. A tu sobie zrobię właśnie kuźnię i płatnerza. Ja to tutaj wszystko przeniosę. Myślę, że tak, że to jest spoko opcja. Tylko, że ja się muszę zająć tymi skrzynkami. Ja się muszę zająć magazynem właśnie, tak. Hello bardzo. Miałem robić magazyn. Czekajcie, jak ja się powinien za to wziąć? Na pewno się pozbyć tych, tych pochodni tutaj. Co się pozbędę. Warsztat mistrzowski, też się go pozbędę. Ja go tu nie potrzebuję. Dobra, ja bym postawił skrzynki. Meble, skrzynki, drewna mamy dość, więc takie rzeczy mogę sobie tutaj na spokojnie stawiać. Myślę, że zrobię to na tej ścianie. Zaczniemy sobie z tej strony. I oczywiście będę to robił. A, od razu z półeczkami, tak jest. To jest mój ulubiony, ulubiony element, na którym można te skrzyneczki później stawiać. To jest coś, coś wspaniałego po prostu. Mm, miarę równo. Okej. Okay. No dobra, nawet spoko. Myślę, że mogę sobie, y mogę sobie dać tutaj nawet trzy poziomy tych skrzynek. O, na takiej wysokości będzie gitara. Mmm, ciekawe, ale ja nie chcę, żeby się to przy. A, ah, kurczę, no nie mówię, że jeszcze tu muszę schody zrobić, żeby to widzieć jakoś z góry. Bo widzę, że się tu przypasować nie mogę, nie? Wiecie o co chodzi? No dobra, niech będzie niech będzie po waszemu. A żebym ja do takich rzeczy jeszcze musiał schody robić, to, to jest szczyt. Szczyt, wam mówię. Teraz by było nawet całkiem spoko. No i wygląda to sensownie. Ja myślę, że tutaj sobie po prostu klepnę na górze tabliczkę. Nie, węgla nie mam przy sobie. Wiecie, tabliczki były. Tak, ja bym potrzebował węgla. Ja sobie tu zrobię takie stosy skrzynek. Oho, i na górze po prostu napiszę. myślę, że tutaj będą po prostu metale. Jakoś to porozdzielam. Myślę, że tak. Więc mi się czekajcie, ile mi tu wejdzie skrzynek? Zaczynając od tego miejsca. Tutaj się zmieszczą trzy. czyli mi będą jakoś okrutnie wystawać. Nie, nie będą wystawać. Ładnie będą zachodzić na siebie. No, super, kulturalne skrzyneczki, to mi się podoba. Więc myślę, że skrzynka oczywiście tutaj też się przyda. O, nie, tu mi się nie będzie podobała skrzynka. Hmm, budowle. Tak jest. I robimy oczywiście półeczki. Wspaniały wynalazek. Mogę to dać jakoś tak na środku. O, może być i tak. Daj mi, daj mi mistrzu, kolorowe tutaj skrzynki. Jakby jedzenia tutaj nie będę przechowywał. Jedzenie będzie przechowywane w kuchni. I myślę, że, że przy tym zostanę. A tu reszta będzie jeszcze, tak mówię. Tro Chociaż trofea. Skarby. Nie, na pewno zrobię sobie tam skrzynię ze skarbami. Mm, to na 100%. Takie coś sobie zrobię. To sobie zburzymy. Eee, dobrze. Jeśli ja chcę przenosić kuźnię, to już jestem przeciążony, czy o co chodzi. Właśnie. Inaczej to zrobimy. Ja się muszę pozbyć krapu. Krap do zniszczenia będzie leżał sobie w tej skrzynce. Bo tu i tak nic innego nie ma. Pochodnie, młotka. Nie potrzebuje. Kilow, jeszcze jeden młotek to też robi wypad. Mhm. Dobra, widzę, że jest ok. czekajcie, ale ja i tak, tak muszę to wszystko poroznosić gdzieś po. Takie tak, jedzenie mam do schowania jakiejś skóry o, i tak dalej. Czekajcie, co ja tu miałem? Tak, tu były oki szarżłów, tu były nasionka, tu były nasiona drzew również. O, a to jest. Czekajcie, do czego to było, kurczę. Śluz. No tak, do y, szlamszejka. Tak jest. To było do szlamszejka. Czy ja coś tutaj chcę w ogóle wrzucić? O, ja mam pomysł. Tutaj będą sobie też leżały jeszcze a, jeszcze potionki I tak nigdzie się nie wybieram, żeby walczyć. Czy coś, póki co. A więc na razie można to tutaj wrzucić. I o, właśnie, to jest odpowiednie miejsce, żeby sobie ten len tutaj czekał na swoją. Hmm, na swoją chwilę chwały, a jęczmień dajemy tak. Jęczmień muszę wrzucić do młyna. Tak to zrobimy. Ok, hmm, wilcze mięcho ląduje tutaj. I upieczone wilcze mięcho. A, mam tu już jedno. Dobra, niech też sobie tu leży. Ok, powiedzmy, że temat jest ogarnięty. Jako tako, chciałem się zająć co? Najpierw tymi skrzynkami. O właściwie dlaczego by nie? Tu mam krzemień, tu jest liniane nici. O, to też mi jest potrzebne. Aha, dobra, już jestem przeciążony, tak? Dobra, zróbmy to tak, że tutaj po lewej, ten stos będzie na rzeczy do kuźni. A tutaj sobie wrzucę co. Tu sobie na razie wrzucę, o, może to na początek liniane nici. Co by to było? Czekaj, liniane nici to jest wytwór roślinny. No niech będzie Gdzie będę dawał skóry Czemu by nie Takie wytwory mogę sobie dawać tutaj Skóry od zwierzęce Kły O właśnie takie rzeczy tu będę wrzucał Dobra tak to zrobimy Kamień Kamień krzemień Dobra krzemień rzucimy na razie tu To jest O, o właśnie no to czekajcie To żywice właściwie też tu mogę wrzucić to jest wytwór odroślinny. O, to, to, to ma sens, to ma sens. To trzeba jakoś posegregować, żeby to miało ręce i nogi. To sobie wrzucimy, no trochę tego będzie. O, wiem. Poza tym, że wprowadzili to. Że można kliknąć, tylko po prostu przytrzymać i samo się wrzuca, choć tak klikając jest szybciej, mogliby z łaski swoje zrobić, nie wiem, przytrzymując shift dajecie po 10, nie, i tak dalej, e, przytrzymujecie control, dajecie po 50 czy coś takiego, no nad tym też by mogli pomyśleć, bo tego jest trochę dużo do, do klepania, a może takie wiecie, podchodzicie, bach, nie, na przykład z piecykiem na, do węgla drzewnego. Podchodzicie, pyk, do pełna, dziękuję i na nie? Bo to takie klikanie jest trochę irytujące, tak myślę. Eee, zresztą już mi chyba nawet kiedyś pisaliście coś na ten temat. Eee, czekajcie, ja tu mam drewno, właśnie. Ja na razie chyba nic nie będę budował. Korzystam sobie z mojego przefantastycznego wózeczka, żeby nie być specjalnie obciążonym. To sobie damy tutaj. Plecak mam, więc mogę, mogę czyścić skrzynki. Bez problemu. Co tu mam? O! Produkty odroślinne i kości. A tu mam od trofeów i resztki skarbów. Właściwie same monety mi zostały. Hmm, dobra, monety dam sobie. Aha, ja też tu mam monety. Dobra. Bierzemy trofea. To nie jest trofeum. A chociaż to sobie też zabiorę. Potrzebuję ich więcej oczywiście. I tu było, tu jest pusto, tu jest pusto. No wspaniale. Dobra. Już mogę się pozbyć tych zawadzających mi tutaj totalnie skrzynek. Hmm. Gdzie trofea? To jest pytanie, czy ja chcę sobie postawić skrzynię tam gdzie zrobię sobie sypialnię. Powiedzmy tą część gościnną, jako taką, postawię sobie skrzynki o, takie na skarby, albo skrzynie z czarnego metalu. O i tam bym schował skarby i trofea. Hmm. I to jest fajny pomysł. Dobra, yy, odroślinne, czyli tak. Mąka też tu ląduje, chociaż mąkę powinien dać do żywności. No, zdecydowanie to już przekombinowałem teraz w tym momencie. Yy, dobra, sprawdźmy, bo to jest bardzo ważny element. Potrzebuję dwa smoły, sześć czarnego metalu. Ja bym sobie chyba chciał zrobić dwie takie skrzynki. Na bogato, myślę, że tak. Yy, mam właściwie zasobów wystarczająco dość, to dlaczego by nie? Yy, drewna mam dość. Smoły będę potrzebował 4, tak? 4, jeśli ja chcę zrobić dwie skrzyneczki, to smoły potrzebujemy 4. Ok i 12 czarnego metalu. Tak jest, dobra. Metale, metale pójdą do przenoszenia. Kurczę, no z przenoszeniem tych metali będzie trochę. O, trochę, trochę, trochę problemu, bo one są ciężkie, nie? A ja to będę musiał zrobić na 2-3 razy. No, tu to już jest taki pieprznik, że, że łomatko. Czarny metal, 12 sztuk. Kurczę, muszę zacząć yy, jakieś wyprawy, wyprawy na Fulingi. Yy, jakieś wyprawy na Fulingi zrobić, bo no, kończy się. Panie, bida, bida we wsi, to, to, to nie są takie proste rzeczy. Yy, nie tutaj, Skrzynka mia skrzynki miały być tam. Zrobię sobie tu porządne wyro. Muszę sobie zrobić tu porządne wyro. W ogóle zamknąć w rotach, ale przeciąg. Hmm, tu mamy z żarciem skrzynki, to myślę, że to z czarnego metalu sobie zrobimy tutaj. To by nie powiedzieć, wyglądają zajebiście. Naprawdę. Te z żelaza, no ładne, tak? Nie ładne, nie powiem, ale te kurde z czarnego metalu. sorry, Sory, ale są mega, mega fajne. Chyba najbardziej mi się podoba to, że ten czarny metal się tak na zielono świeci, nie? A, dobra. I to jest skrzynia, w której będziemy przechowywali drogocenne trofea z moich, z moich wypraw. Trofea. I właśnie teraz sobie, czemu ta skrzynka? Aha, dobra. Muszę w Valheim Plusie znowu coś pozmieniać, zmniejszyć ich ilość, A, ilość slotów, żeby tego nie przewijać. Mhm. Ale ja muszę przy... właśnie. Ale ja muszę te trofea dać wyżej, bo jeśli ja zmniejszę ilość slotów w pliku konfiguracyjnym, to będzie lipa. To mi to wszystko wsyśnie, Po prostu zniknie. Standardowa skrzynka, czekajcie, jak ja to ustawiłem na. Mamy wzmocnioną skrzynię. Raz, dwa, trzy, cztery powinno być ok. Czyli tak to muszę ustawić. O, dobra, to wziąłem. Ale dlaczego, dlaczego mi robi coś takiego? Aha, dobra, już wiem. Bo przytrzymywałem lewy przycisk myszy, nie? Geniusz po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, te, te dwa tutaj muszę zlikwidować. Czekajcie, tu mam trofea. Dobra, i tak zostaniemy przy tym. Takie rzeczy. Karby. A wszelakie wrzucimy tutaj. Czy ja potrzebuję? O, na przykład kostkę też sobie tutaj mogę wrzucić. Niech takie rzeczy leżą sobie tutaj. O, może te kości. Właściwie, wszystko też, co związane z bosami i tak dalej. Mógłbym sobie wrzucać tutaj. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Taka jedna sensowna skrzynia. Dobra, to mamy mamy pochytane. Co dalej? I mąka. Mąkę miałem dać do jedzenia. Tak jest. To skrzyni z żarciem. Myślę, że damy to tutaj do nieprzetworzonych. O, i że to będzie, to będzie gitara. Niech to sobie tutaj leży. E, czekajcie, ale mój młyn teraz działa. To on będzie wrzucał do najbliższej skrzynki. Która właśnie? Tylko teraz pytanie, którą skrzynkę on potraktuje za najbliższą? Pewnie jedną z tych, z tych moich totemów. O, nie za bardzo. Tom chyba? Nie, przecież sam tu krzemień dałem. Którą Ty uważasz za bliższą? Może tą? Hmm, też nie do końca. Już trzy mąki wyprodukowałeś chłopie. Jest pusto, czyli gdzieś to jest wrzucone, tylko teraz pytanie: gdzie? Do jakiej skrzyni to jest wrzucane? Dym. Hmm, Dobra, nieważne, się jeszcze zobaczy. Hmm, przenieśmy tego metalu trochę. No bo tu miałem, co ja tu miałem. Aha, właśnie, stare krapy, w postaci... o, te jajka też przeniosę. będzie trochę gonitwy, ale dobra, zacznijmy od... może żelaza? O, też te dupy nie urwie, no właśnie. Tak myślałem, że tak będzie wynosiło przenoszenie... tak będzie wyglądało w ogóle przenoszenie yy, metali wszelakich. Yy, więc myślę, że zaczniemy od rzeczy lżejszych. Ja metale sobie zostawię na, yy, na zaś kiedy. Yy, po prostu te skóry, o. Tu będzie prościej, ze skórami. Eee, produkty odzwierzęce. Hmm, ciało Emira. To pójdzie do skrzynki skarbów. To na pewno. Skóry idą ze mną. Eee, rdzenie surtra. Też są odzwierzęce, odmopkowe, ale. Hmm. No Właśnie, gdzie to teraz sadzić? Kości. Żądła. Skóra. Eee, Maś. Tak jest. Jeszcze coś stąd. O, krzemień sobie mogę wziąć, bo już zrobiłem na niego skrzyneczkę. O, i obsydian, proszę bardzo. I obsydian trafi tam w to samo miejsce co krzemień. Mm. Łańcuch. I łańcuch teraz mi nie pasuje. Kurczę do żadnej cholipka, e, do żadnej kategorii. Mm. Dobra, to jest kwestia naprawdę do ogarnięcia. Ja to muszę jakoś sensownie wszystko porobić. E, z tego względu, raz żebym się tu nie ganiał jak popaprany. Zresztą no już mi o tym pisaliście, no bo faktycznie yy, to jest takie bieganie od jagi yy, od do Magi, Jakby nie było I, i to jest straszna lipa. Czekajcie, to jest właśnie, to są skóry Loksów. Mm, czekajcie, maś też tu mogę zostawić. Piórka sobie tu zostawimy. Wszelakie kły kości, tak jest. O, skóra troli też tu trafi. Mm, skóra Jelonów. O, jeszcze tam mi zostały skrawki tych skór, dobra. Łoj e, panie, no dużo tego, dużo tego wam powiem, ale po, tak jak mówiłem, ja wam obiecałem, że ja zrobię ten porządek i oczywiście ja go zrobię, bo, y, bo mnie też już niestety to zaczęło irytować. Wieczne poszukiwania, wieczne poszukiwania wszystkiego. Nie wiem, gdzie ustawić, do jakich skrzyń dać, do jakiej grupy w ogóle dać ciało. Mira. myślę, że y, to jego ciało trafi tutaj. Yy, ono trafi do... Nie, nie do trofeów, ja myślę, że do czegoś takiego. Tak, kości idą tutaj, ja tam nic nie mam. Dobra, jak będę usuwał te nad, yy, nadprogramowe sloty, żeby mi nic nie wciągnęło. Yy, ciało i też sobie tutaj damy. I niech będą rdzenie sur trapuki też. To niech leżą sobie tutaj. To jest. Yy... Hmm... Dobra, nie będzie, nie tak zostanie. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. Nie zauprzątnąłem ten Bajzel. Plan zagospodarowania terenu jest już, kurczę, opracowywany. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie, wszystkie wasze komentarze, naprawdę fantastycznie i te komentarze ze wsparciem dla mnie. Naprawdę, naprawdę dziękuję bardzo, cieszę się, że doceniacie moją pracę, doceniacie moje filmy i doceniacie mnie samego przez to i mój kanał. Naprawdę, naprawdę dziękuję. Moi drodzy, ten odcinek chyli się już ku upadkowi. Mam nadzieję, że e, oczywiście Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie, łapka, subek, no i oczywiście przede wszystkim Wasze, wasze komentarze. No i wpadnijcie oczywiście na Discorda, do którego link macie pod tym filmem. Także to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!